Lagowało. Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Ode mnie tego nie dostał. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Nie mówię przecież niczego nowego. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Orkowie oblegają stolicę. To było oczywiste. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich atakom. Skąd ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Nie mówię przecież niczego nowego. Ale nie wierzę w to. I trudno mi w to uwierzyć. Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Całkowicie się z tobą zgadzam. Odnajdę twój miecz. To wspaniale. Powinieneś go poszukać na klifie, na południe stąd. Prawdopodobnie upuściłem go w pobliżu orkowych namiotów. A to tylko gadanie. Zabiłem kilka smoków. No i co? Jesteś przecież łowcą smoków, prawda? A czy ty również nim nie jesteś? Już ci powiedziałem, że wolę robić broń, niż brać udział w polowaniu na smoki. Taka jest bowiem wola. Zabiłem już dwa połowę smoków. Chciałem zobaczyć. Tutaj, do tego. Taka ronda. Coś się zmieniło. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Dużo by wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Nie mam czasu na takie Moi rzeczy. Ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli siebie i swoich kumpli, łowców smoków, tak? Możecie nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Ludzie mówią różne rzeczy. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Orik, powie ci o wszystkim. Kto ci to powiedział? Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Potrzebuję więc... Wydaje mi się... W tej chwili... Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Czy stało się coś ważnego? Należysz do tych szumowin, które nazywają się łowcami smoków? Naprawdę, spodziewałem się po tobie troszkę więcej godności. Ty zaś przyłączasz się do takich ludzi. Gdyby to zależało ode mnie, wywaliłbym ich z zamku. Niech orkowie dobiorą im się do skóry. A
Ale oni, w przeciwieństwie do Lorda Hagena, są tutaj. Tak, mamy tylko ich. Inos poddaje nas straszliwej próbie. Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie w spokoju. No nie, potrzebuję jakiejś paladyna, który sprzeda nam miksturkę szybkości. Bo bez niej daleko nie zajedziemy. Tak, knechty. Wszystko jest możliwe. Wierzyć. To jest jakiś rycerzyk. Nie mów, że o tym nie wiesz. To było oczywiste od dawna. Ten... Nie zasłużył. Nie sprzedaje. Udar. Rycerz. Rycerz. Andor. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Zrobiłbym to inaczej. Ten ma, no, ten ma tylko te. Pokaż, co masz na sprzedaż. Kurde, chyba mi się zdaje, że będę musiał iść na... piec. Mam własne zdanie na ten temat. Nie widzę tu żadnej miksturki. Słyszałem coś innego. Zrobić nie potrafię chyba. A jednak... Ej, coś tam... Jedno zobaczyć. Jest! Ej, ale skąd? Jak? Mówiłem, ta gra ma pełno bugów. Może jest to coś innego? A, nie mam już tego. Szczawie królewskiego. Ale mamy ten. Chociaż nie wiem, czy jeszcze zębate ziele i rdesporny. A za mało składników mówiłem. Ale mamy szczaw królewski. Może i roślinek nie mamy za dużo, ale... Za mało składników, nie mamy smoczego korzenia. A no tak, bo zjadłem. Sylducha życia. Nie mamy korzenia leczyć. Dobra. Szanić to. Czemu się... A dobra, już mi się ręka nie świeci. Ciśniemy do kamiennego smoka. No, no do kamiennego, ale mamy już dwa demony. Więc teraz trzeba tylko opracować taktykę. Jak się tam dostać. O, właśnie, przelecieć przez ten, przelecieć tu, później tam prosto skręcę, a dobra, to będzie jakoś, zapiszę, o, przelagowało oczywiście, klasycznie. Zapiszę se. O, ho, ho, teraz to będzie bieg. I szeroo. Muszę przep... O właśnie. I dalej bieg. Bez przerwy. Kamienny smok sam się nie zabije, a... Wiecie, jak ja kocham kamienne smoczki. Nie skręcać, tylko biec prosto. Ok. Orkowa palisada. O ile wiem, da się tam przedostać tylko... No może tędy jakoś, ale... O ile z tego, co oglądałem na filmikach na YouTube... Aha. Dobra, ja biegnę dalej. Dobra. No nie, umrze. Muszę ich zgubić.
tak, to gówno zrobię. Pojedynczo mogę walić PvP, że się tak wyrażę. Okej. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są, chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć. Dobra, tym najpierw dziwnym zapiszę. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. No to z Gornem będziemy szli na smoczka. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? Ale coś sobie wyjaśnijmy. Spoko, to moja prowadź. Bitwa. Tym razem to jego ja bitwa. Idę z przodu. Dobrze, że już nie mam tego speeda. Już tam jednego zabiję, więc... O, i co zrobię ten? Tą miksturkę życia, co dodaje nam życie. Gorn jest nieśmiertelny, więc... No chodź, parszywa bestio. Okej. No chodź, parszywa bestio. Nie, nie jest nieśmiertelny. Chwila. Proszę, weź tę miksturę. Później jeszcze się napijemy. Okej. Przelagowało. Pytacie jak...